Cześć. W jednym z ostatnich odcinków czyściłem kostkę brukową, a właściwie chwasty, które w niej porastały, taką szczotką drucianą. Efekt widzieliście na filmie. Link do tamtego filmu jest w górnej części ekranu. A w tym odcinku spróbuję wyczyścić kostkę brukową z chwastów za pomocą zwykłej głowicy i żyłki. Mam akurat założoną żyłkę o przekroju 2,4 mm o profilu skręconym kwadratowym. Pierwsza żyłka się skończyła, teraz założyłem żyłkę też 2,4 mm o przekroju kwadratowym. Awaria. W tej starej kosie nie mam w osłonie noża, kiedyś już dawno odleciał. No i żyłka była na tyle długa, że po prostu wyrwało ją z jednego miejsca w głowicy. Muszę teraz głowicę rozebrać i na nowo nawinąć żyłkę.
No i zdarzyła się awaria w kamerze. Potłuka się szybka tutaj. Tak to skręcić kamerą bez obudowy i nagrywać kosę spalinową. Poszedł jakiś odłamek niestety. No i to pokazuje, jak trzeba uważać przy kosie spalinowej i zawsze należy mieć zabezpieczenie oczu. Jestem już po teście i mogę stwierdzić, że chwasty usuwa się o wiele lepiej żyłką niż tą szczotką drucianą, która była mniej poręczna w używaniu i rysowała kostkę brukową. Natomiast żyłką operowało się o wiele wygodniej. Kosa była na pewno też trochę lżejsza na końcu. Nie dało się usunąć tych jakby korzeni z fug, ze szczelin między kostką brukową, ale na równo z kostką, a nawet trochę głębiej, jak się postarałem, chwasty zostały usunięte. Żeby to zrobić tak naprawdę super dokładnie, to trzeba by teraz wziąć jakiś śrubokręt albo jakiś nożyk i skrobać w fugach między kostką brukową. Jednak takie usunięcie chwastów według mnie na jakiś czas na pewno wystarczy. Minus jest taki, że ta głowica tutaj w tym miejscu się o wiele szybciej ściera niż kosząc trawę. Tutaj też jest trochę poharatana ta głowica. Używałem tych trzech głowic i to na tym plastiku też widać wyraźne rysy. Żyłka zużywała się o wiele szybciej niż na zwykłej trawie, ale i tak w przyszłości już nie robiłbym taką szczotką, tylko żyłką po prostu. Jest to chyba najlepszy sposób. To już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!